Toronto, oprócz kościołów i konsulatu generalnego Rzeczypospolitej, głównym miejscem żałobnego spotkania jest ten pomnik poświęcony pomordowanym przez Sowietów żołnierzom polskim. Nie może być inaczej, bo symbolizuje on dokładnie to, o co walczył przez całe swoje życie prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Pęknięta bryła sugeruje, aby zajrzeć do środka, do archiwów zawierających prawdę o Katyniu. Polonia kanadyjska jako pierwsza na świecie 30 lat temu ufundowała ten pomnik w środku miasta. Chodziło o to, by każdy przechodzień mógł dowiedzieć się o tragedii, jaka spotkała polskie państwo przed 70 laty. Teraz to miejsce nierozerwalnie już będzie łączone z obecną tragedią, bo kanadyjscy kombatanci nie mówią inaczej o prezydencie Rzeczypospolitej Lechu Kaczyńskim, jak... Wielkim wodzem. Był wspaniały człowiek. Cała Polska go kocha. Prawdziwy patriota, który walczy za wolną Polskę. Żal i rozpacz przyprowadziły Polonię również pod konsulat generalny w Toronto. Kwiaty i znicze stawiane przed jego bramą oraz wpisy w księdze kondolencyjnej są wyrazem solidarności Polonii z rodakami w kraju. Kanada łączy się z Polską w bólu. Czwartek został tutaj ogłoszony Dniem Żałoby Narodowej. Jutro też o godzinie 18 w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i rządowych Kanady wezmą udział w nabożeństwie żałobnym. Naród to nie jest tylko teraźniejszość, to ciągłość pokoleniowa, przekazywanie wartości z ojca na syna. To kredo życiowe prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego kanadyjska Polonia umiłowała najbardziej. Bo właśnie tu w Kanadzie, po tym jak Polska wyrzuciła ich poza nawias społeczny, znaleźli schronienie polscy patrioci. Żołnierze Andersa, Sybiracy, żołnierze Armii Krajowej i działacze Solidarności. Toronto, Tydzień Polski, Violetta Kardynał.